Lubisz kicz? Lubię, bardzo. Bo czasami odnoszę takie wrażenie, właśnie. Lubię. Wiesz co, ja kiedyś zauważyłem tak u Krzysztofa Pendereckiego coś takiego, że on żongluje estetykami. W ramach jednej frazy on żongluje między tonalnością a atonalnością. Oczywiście, wiesz? Też za to go cenię. Tak. I to był pewien rodzaj oświecenia, że umiejętnie wymieszane przeciwstawne wartości w twórczości powodują, że ona jest wartościowa. Ale ja mam takie wrażenie, kiedy, a mam twoich płuc sporo, uwielbiam muzykę z filmu Tulipany. I czasami odnoszę wrażenie, że ty byłeś, a może jesteś jednym z nielicznych pianistów, który potrafi zagrać tak, jakby dziecko jedną ręką grało. Robisz to celowo? Że z takiej naiwności muzycznej przechodzisz w ogrom harmonii, dźwięków, ostinatowe pochody basu. Brawo! Brawo! Chyba, kurczę, to było piękne. Że potrafisz interwał tak spuentować kontrapunktem, że człowiek szaleje. Ale chodzi ci o konsonanse czy o dysonanse? Dysonanse, znaczy tak, bo chodzi o to, że zabawa formą w wyciąganiu dynamiki w sytuacji wolniej, kurwa, nie pamiętam. Chodzi o to, żeby raz było im brzydziej. Tak, że raz prosto, raz gęsto. Raz prosto, raz gęsto. O to chodzi, jak w życiu, wiesz. Tak. Roman Wilhelmi, wielki polski aktor, na swoich scenariuszach pisał tylko dwa słowa, znaczy dwie literki, O i P. O i P. No. Odpuścić, przypierdolić, odpuścić, przypierdolić. No, a tak jest. I tak jest. Tak jest. I tak jest też tak w tym programie. Zwróć uwagę, tak. Najpierw wciągam cię na poważny temat, a potem żartuję. Tak jest. I nagle cisza. I nagle cisza.